Komisji Infrastruktury według grupy numer 7 w sprawie zabezpieczenia stałych środków finansowych w budżecie miasta Krakowa na pozyskiwanie gruntu. Jest to świeża sprawa, wczoraj podjęta na komisji delegowanej przewodnicząca. Czy ja mam przeczytać na przewodnicząca? No, może ja krótko powiem, że po prostu Rada Dzielnicy Rzeguszki zwróciła się do nas z apelem, że nie tylko do nas, ale do wszystkich dzielnic, aby występować do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta w sprawach dotyczących między innymi MPK odnośnie kontroli biletów, procedowania, powiedzmy, ewentualnej zapłaty czy wykazania się posiadania biletów. Myśmy to przedyskutowali i uznaliśmy to, no znaczy negatywnie, żeśmy ocenili. O, tylko to, co pozwoliło. Teraz, no właśnie dotyczące odpadów, żeby podjąć taką uchwałę, że niektórzy ludzie z dwóch numerów tych kont, na które trzeba było wpłacać, nadpłacili, żeby Rada Miasta podjęła uchwałę i żeby była możliwość przekazania tej nadpłaty na budżet opłać za śmieci. No a teraz tak, jak chodzi o trzecią propozycję, to daję przykład, że miasto sprzedało działkę w parku i teraz mamy wniosek o wycenę przed sądami. I w związku z tym myśmy się przychylili do takiego pomysłu i co prawda on tutaj proponuje 1%, natomiast myśmy pominęli ten 1%, bo sprawdzaliśmy pozycję budżetu miasta, no to to byłby, właściwie to trudno by było odnieść ten 1% do wydatków ogólnych gmin. Wobec tego myśmy tylko wzięli tereny, wykup terenów i nieruchomości. A to okay. I tak są groszowe. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby powstał stały fundusz na wykup terenów, które by miały służyć sportowi, rekreacji, parkom, placy miejskie. Problem polega na tym, że odwłaszczane jest przez prywatnych właścicieli i miasto przez brak środków, mimo, proszę Państwa, że zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo pierwokupu, że wtedy może skorzystać z prawa pierwokupu. I chodzi o stworzenie stałego funduszu. Propozycja Rady jest z Budki, bo to nie jest Rady, tylko chyba Radny z Budki, była taka, żeby stworzyć 1% budżetu miasta, przy czym miliardowym budżecie miasta Krakowa to byłoby kwota około 30 milionów złotych. Nie wpisywany jest to projekt, natomiast chodzi, że chyba idea jest słuszna. Cel jest ważny, że pieniądze celowe były gromadzone na osobnym subkoncie, żeby przewidzieć na tego typu rzeczy. Pani Jacek, proszę bardzo. Komisji, wydaje mi się, że podjęliśmy uchwałę taką, żeby podjąć uchwałę analogiczną do tej, którą nam zaproponował Rzeguszki i nie było żadnej mowy, że nie będzie tego 1% zapisania. Cały czas. No ale mówię panu, żeśmy to tak. No ale nie było. Cały czas było o 1% mówione, a ja pisałam to 1%. No pierwsze było o 1%, a myśmy to sprawdzali. Z panią Basią, to traktujcie państwo jako to poprawkę, bo oczywiście, że była ta z tym 1%, ale to jest naprawdę nierealne. Ale proszę pani, a stały budżet no to proszę złożyć. To nie będzie tak jak na komisji. No tak jest protokół, pani Basią. Ale nie chodzi jak papugi, proszę. Moglibyśmy, proszę pana, wszystkie uchwały, które on przesłał i proszę sobie przeczytać, są jeszcze odnośnie tramwajowego, że go kanarek złapał, że on musiał zapłacić 10 zł kosztów manipulacji. Co on proponuje? Ale pan proszę Państwa, ja bym prosił Państwa o chwileczkę.
Bo ważną rzeczą jest taka rzecz, jest podnoszona kwestia przez członków komisji, że nie jest do końca to, co było przedyskutowane na komisji, nie jest treścią uchwały, też byłem na tej komisji, ja dlatego mówię, nie czytając nawet tekstu, mówię o tym 1%, tekst się znaczy, rozumiem, że ideą czy w duchu omawianym na komisji był 1% i w formie autopoprawki należy to nawet nie zrobić, bo jest to projekt uchwały komisji. Natomiast inne sprawy związane z MPK, śmiećmi i innymi rzeczami, komisja powiedziała, że ta sprawa jest ważna dla miasta i dla dzielnicy. W związku z tym należy dopisać, według mnie nie ma, należy dopisać tak jak było to w tym projekcie, nie będzie żadnego problemu. I dobrze byłoby, żeby, no bo pani tutaj Renata zastępczyni pisze tam protokole. 1% zaznaczyłam. W którym miejscu dopisać? Ale nie kwestionuję. Życie miasta Krakowa. Życie miasta Krakowa, proszę dopisać 1%. I proszę sobie dopisać 1%, bo tak tam było. Po miasta Krakowa 1%. Czy coś jeszcze państwo? Oprócz rozumiem tej kwestii, uznajemy to, że to była poprawka, proszę państwa, pomyłka pisarska, bo jest to duch, który był uchwalony i nie robimy. W związku z tym, proszę państwa, ja bym prosił, że czasami pani Basia też już ma swoje lata, czy jak to inaczej. Proszę pana, to chcę panu powiedzieć, że to nie na zasadzie z tytułu lat, tylko świadomie. To ja już tego nie chcę słuchać, bo oznaczałoby to, że pani świadomie nie napisała w uchwale, co pani nie chciała, to co było przegłosowane. Pani Basiu, dywersję pani robi. To było, pani Basiu, powiem szczerze, przykro mi to powiedzieć, ale byłoby to nagarne, gdyby tak się proszę państwa, przystępujemy, ale ja nie mogę pani dać nagarne. Przystępujemy, proszę państwa, dopisujemy. Czy coś jeszcze do tekstu? Proszę bardzo. Jest to niejasne, bo piszemy, nawet jak piszemy w budżecie miasta Krakowa, 1%, od jakich środków? Przecież tam było. Tam jest napisane od jakich środków. Dokładnie miało być napisane jakich, tak jak my znaczy, miasta Krakowa. Ale wszystkie wydatki miasta to jest wysokości budżetu. Tak, no, wysokości wszystkich wydatków. Tak. No to dopisać. Ale chciałem powiedzieć tak, ja sam podnosiłem sprawę, nie czy pamiętacie wczoraj, że połowę budżetu miasta, 1,5 miliarda złotych stanowią subwencje związane z edukacją. W związku z tym to są pieniądze, które przechodzą przez budżet miasta, ale nie są tworzone jakby z budżetu miasta, ani z dochodu, ani z innych. Stanowią dochód, ale one tylko przemieszczają się przez miasto. W związku z tym traktowanie tego jako dochód i od tego liczenie to byłoby fajne. To jest kwestia, ja bym napisał od dochodów miasta. Tak. Bo subwencja nie jest dochodem, tylko jest inny przychód. Ale napisałbym od dochodu. Nie od wydatku, proszę państwa. Nie. Od dochodu miasta. Nie wydatku, bo wydatkujemy więcej też nie swoich pieniędzy. Są na przykład pieniądze na staż podane jako powiat i które w ogóle tylko przechodzą przez budżet miasta Krakowa. Dopisujemy, proszę państwa, zgodnie z tym, co mówiliśmy na komisji. 1% wydatków, znaczy dochodów miasta Krakowa. I to jest wtedy jakieś. Sens ma robić, od czego ten jest. Dobra, i to jest jako. Pan proponował wydatków. Okej, okay, ale myśmy rozmawiali na ten temat, żeby to były dochody, a nie wydatki. Pan mi przewraca oczyma, to proszę sobie wziąć. Pani Basia, ja nie komentuję. Proszę państwa, myślałem, że pan Adam przewraca. Proszę nie mówić, wolno mi wszystko. Tak. Proszę państwa, proszę bardzo, bo, proszę państwa, mamy naprawdę parę ważnych uchwał. Przystępujemy do głosowania wraz z tą, to nie autopoprawka, tylko wyjaśnieniem tekstu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według punktu nr 7 z poprawioną literą wcześniej? Zgadza się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według punktu nr 7.